Dzień dobry widzowie, tu Mawkarz z tej strony i wracam dziś do Was z kolejnym Mercedesem CLK. Ostatniego sprzedałem bardzo szybko, chociaż rzuciłem też jako jeden z niewielu samochodów na forum, bo wydawało mi się, że jest dość taką ciekawą opcją i na tym forum się Mercedesa CLK nasłuchałem, że za słaby, za drogi i oczywiście no, nie jest w kosmicznym wyposażeniu. No to tym razem kupiłem mocniejszego 3.2 z początkowych lat produkcji, bo tamten chyba był z 2008 albo 2007 roku, ale naprawdę ładny. Już Wam tu go opisuję. 2003 rok, 255 nalotu i oczywiście popularny w Mercedesach automat. Też ciekawa historia. Auto, można powiedzieć, że pierwszego właściciela, ale chociaż tą kwestię zostawiam wyboru klientowi, bo ktoś może poczuć się oszukany. Wszystkie te osoby, które jeździły ten samochód, są 3 wpisane w briefie, ale wszyscy to są Państwo Scholl. Więc wydaje mi się, że po prostu pierwszy był, facet był dość starszy, 46 lat, 46 rocznik, potem jest pani, więc myślę, że to była mężatka i wzięła ten samochód jako druga, no i potem jest, wydaje mi się, że z innej miejscowości, że syn lub brat, ale to czasami, wiecie, nie są takie rzeczy powpisywane w dowodach, a jest jeden samochód w domu, a 5 osób się uczy jeździć, ale wydaje mi się, że to był samochód po prostu od jednej rodziny. Jest też porządnie wyserwisowany, serwisy, tak myślałem, że nie ma nigdzie żadnej książki serwisowej, niczego, że tylko to co pod maską, ale jak go sprzątałem z tyłu pod siedzeniem, czy tam w tym kieszeni za siedzeniem, znalazłem te kilka faktur i to faktury są w przeciągu 2 lat rzędu, można powiedzieć, prawie na 3000 czy 4000 euro, ale to zobaczycie oczywiście w środku. Dobra, to się wypowiemy jeszcze o technice, mechanice. Sprawnych rzeczy i fajnych rzeczy, skrzynia ta chodzi tutaj świetnie. Była faktura na wymianę oleju, przyjemnie zbiegi, zmienia, nie przeciąga, nie przerzuca. Naprawdę te stare skrzynie Mercedesa były ponadczasowe. Teraz może coś o wyglądzie. No spójrzcie, jak to wygląda, jak to coupé się prezentuje. Prawdziwe coupé. Jeszcze jest bardzo fajna sprawa, jak opuścicie szyby, to obydwie schodzą bez ramek. Ten wóz jeszcze wygląda dobrze. Bardzo fajne proporcje, bo przód jest dużo większy, tył ładnie przechodzi i samochód naprawdę do tej pory może się podobać. No i jeszcze uwielbiany przez mercedesiarzy kolor, czyli chyba 744. Srebrny, jak zawsze w starych, dawnych latach Mercedesa, gdzie oni mieli taki kolor chyba rajdowy. Jest ta historia, że zdrapali z niego farbę i kilowóz był lżejszy, czy 2 kilo nawet. Ale co doczytacie w Wikipedii. No i silnik, stara konstrukcja, bo to jeszcze oczywiście jest przedliftówka. Ten Mercedes 3.2, ten słabszy, 218 koni, ale za to o bardzo dobrej opinii i wytrzymały. Jak widzicie, klocki, tarcze też są na fakturze wymienione, więc z tym nie będzie najmniejszego problemu. Z wyposażenia, czujniki parkowania przód, tył, jest szyberdach, modny na tych jeszcze latach, spryskiwacz reflektorów i chyba to tyle. Wiadomo, tutaj wydaje mi się, że ktoś bardziej postawił zamiast wyposażenia zewnętrznego na wyposażenie pod maską, bo nie oszukujmy się, jazda z tym 3.2 V6 jest bardzo, bardzo przyjemna i samemu się chce dodawać gazu i słuchać po prostu brzmienia tego motoru, a także też również kulturalnej pracy, bo ten silnik jest fajnie wyważony i nie ma z nim żadnych problemów. Co jeszcze do kwestii oczywiście blacharskich, nie jest to jakiś zgniluch, podobał mi się, jest ładny, nieobity, no i też nie był jakiś malowany, kombinowany, zmierzyłem go miernikiem, może coś ma jeden element więcej mikronów, ale to też Wam go zmierzę, bo tu nie mam nic do ukrycia, ale chyba widzicie, że jest równiutki, w równym kolorze i wygląda naprawdę ładnie. Cóż, idziemy zaraz nagrać środek i to już mamy chyba opowiedziane. A będziecie mieli pytania, to oczywiście możecie zadać je przez komentarze. No to nagrajmy sobie papierologię. Tak jak Wam wspominałem, jedna pani Scholl, drugi pan Scholl, Filip Michal i jeszcze stary brief, gdzie jest pan trzeci Scholl, Werner. Tutaj macie ten sam adres w Wuppertal, więc myślę, że to było małżeństwo. No i też jak widzicie, nie zmieniła się rejestracja. To mamy z głowy, no i pokażę Wam te faktury, które znalazłem z tyłu za siedzeniem. Też jak widać, pan Harry, Filip Michael Scholl, tutaj pierwsza na 500 euro, tu wymiana oleju w skrzyni, pierwsza, druga jakaś 400, moduł czegoś chyba na wiewu, jak się nie mylę, to już mamy 900, tutaj 700, tutaj Luftrenauer, chyba na wentylator chłodnicy 1500,
No i tu jakieś wymiany chyba hamulców, widzę, że olej, luftfilter, filtr powietrza. No i tu mamy tysiaka na kolejnej. No i tutaj coś jeszcze, jakieś potwierdzenie tych wszystkich napraw. No i oczywiście spójrzcie sobie, data 23, kilometry. Tutaj jest też kolejny z kilometrami i ten ostatni jeszcze z tego roku, ze stycznia, ktoś go zrobił i od tego czasu pokonał sobie 2,5 tysiąca kilometrów, bo mamy teraz 254. To sobie odłóżmy na chwilę i opowiedzmy o wnętrzu. Ja bardzo lubię to zestawienie. Jasny środek z takim bardzo jasnym drewnem. Klasa i elegancja, trzeba powiedzieć. Na pewno jest dużo osób, które lubi taki wygląd, bo prezentuje się to naprawdę nie tak standardowo jak każdy czarny. Cóż jeszcze? Z tyłu, jak widać, cztery miejsca, wielki podłokietnik z kubkami. No i jeszcze taki bajer. Teraz spróbuję go nagrać. Ciekawe, czy zadziała, czy się złożą zagłówki. Proszę, bajerek jak u jakichś, nie wiadomo, promów kosmicznych. Przechodzimy sobie dalej. Spójrzcie, tu ładnie wszystko się prezentuje. To drewno nie popękało. Ładna gałka od zmiany kierunku jazdy. Tak samo klima automatyczna, dwustrefowa. I jeszcze macie nawiewy na tylnych pasażerów. Radio sobie ktoś zmienił na USB-ka. Pewnie też MP3. Więc jest wygoda, będzie sobie łatwo podłączyć telefona czy nawet iPhone'a po auksie. Grzane fotele, wyłączenie czujników parkowania. No i tutaj te wszędzie kółeczka takie. Jak to opowiadałem, przy tamtym Mercedesie tu trzy kółeczka, tam kółeczko w klamce, tu też. Nawet te okrągi są do airbaga też okręgami, takimi półokręgami jak te i przyciski. I tutaj na liczniku standardowy zegarek, tu macie po lewej paliwo, pół baku jeszcze, a tutaj temperaturę, no i komputer pokładowy. Serwisy, zmierzenie poziomu oleju, tu sobie można przejść do audio. No, nawet ma nawigację. No, ale to już sobie nie skorzystamy, bo radio już jest standardowe, jak Wam przed chwilą pokazałem. Kiera prezentuje się tak, jeszcze skóra jest cała. Wiadomo, jakieś ślady zużycia ten pojazd ma, bo ma 21 lat. Więc według mnie trzeba to oczywiście zaakceptować, ale jest fajny, nic nie jest pourywane, czyste, ładne. No i tu jeszcze zapomniałem wspomnieć o schoweczku, takim wyjeżdżającym, takim ładnie wkomponowanym w linię deski rozdzielczej. No i proszę, z tej strony nie wspomniałem jeszcze, że mamy światła w automacie, regulowanie lusterek, przycisk do spryskiwaczy, to odpuszcza ręczny, a tu w Mercedesach nie każdy wie, ręczny jest pod nogą. No i jeszcze warto wspomnieć o tym fotochromie w lustereczku pod nogami, gaśnica, żeby jakby się cokolwiek działo, to możecie sobie auto ugasić, ale miejmy nadzieję, że nic takiego się nie stanie. Cztery elektryczne szyby, przycisk do otwierania tylnej klapy, no i mój boczek. No i tutaj możecie sobie jeszcze spojrzeć, listewka idzie. No i jeszcze puszczę w nim szybki. No spójrzcie, jak to bardzo fajnie wygląda, jak macie to opuszczone do zera. Cóż, o wozie to chyba tyle. Jeżeli macie pytania, tak wspominałem wcześniej, możecie zadać je przez komentarz. A jak filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie kanał, bo będzie coraz więcej nagrywanych samochodów. I pamiętajcie, że wszystkie auta u mnie są płacone, a przy takiej pojemności powyżej 2 litrów według mnie jest to ważne, bo tej akcyzy jest, można powiedzieć, więcej niż 50 czy 300 zł, tylko około 2000. Jeszcze warto dodać, że jeżeli taki samochód z filmu się sprzedał, chętnie Wam poszukam drugiego na zamówienie. I pamiętajcie, że ten samochód mogę Wam również w rozsądnych pieniądzach dowieźć do domu na lawecie. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.